Żużlowcy z Parfalu Bazu wystąpili w drugiej kolejce Elitserien. Najlepiej spisał się Jarosław Hampel, który poprowadził Wetlandę do zwycięstwa, zdobywając 14 punktów. 11 oczek na swoje konto zapisał Piotr Protasiewicz. To jednak nie wystarczyło i jego Indianerna przegrała z Rospigarną 42-47. Meczu nie dokończył Andreas Jonsson. Szwed upadł w drugim biegu i z powodu kontuzji już nie pojechał. Kolejny bardzo dobry występ zanotował Mikkel Beck-Jensen. Młody Duńczyk zdobył 10 punktów w barwach Dakarny i mógł cieszyć się ze zwycięstwa swojej drużyny. Barw Malili nie bronił natomiast Patryk Dudek. Wobec jego nieobecności z powodu upadku w Lesznie zastosowano zastępstwo zawodnika.